Świat Almazenko. Igor. 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 16 grudnia, kilka minut przed 18, już za chwilę mecz o miejsce w najlepszej czwórce Mistrzostw Świata. Zisk Bank Boxen Arena w Herning. Witają Państwa Jacek Laskowski i Maciej Iwański. Od razu przechodzimy do prezentacji sędziów. Kirsti Arntzen i Guro Ruen, czyli norweskie sędziny, które prowadziły ten niesamowity mecz Dania-Szwecja. Dla Arntzen to są trzecie Mistrzostwa Świata. Ruen jest na Mistrzostwach Świata po raz drugi. One będą dzisiaj rozstrzygać w tym meczu, na którym już zbierają się powoli kibice duńscy także, czekający na swój mecz z Rumunkami, także już nie będzie tak pustawo jak na meczu Polska-Węgry. Skupione, skoncentrowane Polki, świadome wyzwania, świadome tego, jaką szansę sobie dały, wygrywając z Węgrami w 1-8. Czas na moment emocjonalny, a więc hymny. Dziś polska drużyna znów musi być jednością, zagrać na nawet wyższym poziomie niż w najlepszych momentach meczu z Węgrami, bo naprzeciw Polek staje prowadzona przez znakomitego trenera Jewchenija Trefiłowa piekielnie mocna reprezentacja Rosji, która jako jedyna w tym turnieju wygrała wszystkie mecze. O, Rosjanki nawiązują tutaj do imprezy, która w Danii odbyła się 2 lata temu. To były Mistrzostwa Świata Juniorek. Przyjechała ekipa Rosji i wygrała wszystkie 7 meczów, sięgając w Danii po złoto. Chcą powtórzyć to teraz już w seniorskiej reprezentacji. 3 zawodniczki, które wtedy tam były. Drabinka turniejowa, ta nasza część. Polska, Rosja, zwycięska drużyna zagra z lepszą z pary Holandia, Francja. Oto prezentacja składu naszej drużyny. Jest Małgorzata Stasiak. Pytanie o jej zdrowie, tak po cichu, nie do końca oficjalnie, chociaż dr Wojciech Super mówi, że wszystko jest w porządku. Wiadomo, że Małgorzata Stasiak nie jest tak w 100% gotowa, no ale Kim Rasmussen przywrócił ją do drużyny. Kim Rasmussen, o którym piszą już portale zajmujące się piłką ręczną, jako o cudotwórcy, który znów z polską drużyną znajduje się w strefie bardzo wysokiej, no a za 2 godziny może okazać się, że powtórzy wielki sukces co najmniej sprzed 2 lat z Mistrzostw Świata. No i piekielnie mocna reprezentacja Rosji z znakomitą numer 13 prawoskrzydłową Anną Wiachirjewą. Tak, tutaj mamy siostry na skrzydłach, ale jeszcze będzie okazja o tym powiedzieć, bo to bardzo, bardzo ciekawe. No, ważne, że Kim Rasmussen z Rosjankami potrafił 2 razy wygrać w meczu kończącym eliminację Euro 2012. Wygrał 30-22 i na ostatnich mistrzostwach Europy 29-26. Nawiasem mówiąc, to było jedyne zwycięstwo naszego zespołu na tym turnieju. Ale Polki w historii z rywalizacji z Rosją na wielkich turniejach doznały tylko jednej porażki w 4 meczach. 3 pozostałe mecze udało się
wygrać. Polki przegrały tylko w ćwierćfinale Mistrzostw Świata w 1997 roku. Realizator pokazał nam Annę Wysokińską, wspaniale broniącą długimi momentami w meczu z Węgrami. Rozmawiałem z Antonim Pareckim, drugim trenerem naszej kadry, odpowiedzialnym za bramkarki. Uśmiechnął się, powiedział: po pierwsze, plan na ten mecz, bronić szczelnie, rzucać celnie, a po drugie, tak na poważnie, wiemy, co trzeba zrobić. Mamy nadzieję, że dziewczyny powtórzą tę znakomitą dyspozycję, albo nawet zagrają lepiej. No i pewne szczegóły, jeśli chodzi o przygotowanie zespołu do turnieju, pracę z bramkarkami, staramy się dopracować do perfekcji. Jak i zresztą taktykę przygotowaną na ten turniej. Realizator pokazał nam siostry Wiahirię Waławian, a więc Polinę Kuzniecową. No trochę dziwny to wybór, bo Wiahiriewa jest absolutnie gwiazdą, natomiast i Wiahiriewa, i Kuzniecowa zaczynają na skrzydłach reprezentacji Rosji. Na kole Ksenia Makiejewa, numer 19 w drugiej linii z 17, Wladena Bobrownikowa, na środku numer 7 Daria Dmitrijewa i na prawym rozegraniu numer 24 Iryna Bliznowa. No i ważne, żeby Polki od początku, od tych pierwszych akcji zagrały tak dobrze w obronie, jak w tym spotkaniu z Węgierkami. Bo ktoś powiedział w naszej ekipie, tak że złapały dziewczyny rytm w tej obronie, że już wiedzą, jakie popełniały błędy w meczach grupowych. Pierwsza udana akcja w defensywie. Zalewska, Achruk, Niedźwiedź, Stachowska, Kudłacz, Glocko, Cela i Wysokińska w bramce. Tak bronią biało-czerwone. Dmitrijewa za chwilę będzie chciała indywidualnie kończyć akcję. Tak robi. Ale jest wcześniej gwizdek, będzie rzut wolny. Dużo mówiło się przed meczem o defensywie reprezentacji Rosji, o trzech przygotowanych możliwych wariantach, no ale w ofensywie są Rosjanki bardzo mocne, rzuciły więcej bramek od Polek, wygrały wszystkie mecze, uwaga, dobrze w środku zgrupowane biało-czerwone i od razu na wysokim poziomie nasza defensywa, dobry znak. Trijewa, blok, jest okazja do skontrowania, Karolina Kudłacz-Glot do Iwony Niedźwiedź, spokojnie Iwona. No i zdaje się, że Polki zmienią, tak, już Patrycja Kulwińska i Monika Kobylińska w miejsce Stachowskiej i Niedźwiedź, a więc jest okazja, by przećwiczyć tu już ten pierwszy atak, popatrzeć, jak grają Rosjanki w obronie, starają się wychodzić dość wysoko, bo też wiedzą, że Kudłacz, Achruk, Kobylińska, no ta trójka naszych rozgrywających tutaj wiedzie prym. Parecki mówił o tym, że będziemy starali się, aby nasza druga linia zepchnęła Rosjanki. Karolina Kudłacz-Glot. No i czy to państwo czegoś nie przypomina? Jak w meczu z Węgrami. Piękna akcja biało-czerwonych. Daje bramkę naszej kapitan, ale spoglądamy z niepokojem na Karolinę, która teraz powoli z bólem podnosi się. No i mamy nadzieję, że wszystko będzie z nią w porządku. Jest wszystko dobrze. Karolina tutaj twardo nie zamierza odpuszczać, żeby w pierwszej akcji coś się stało. Doskonale zagrały Polki tę akcję. Znów ten nasz latawiec rozpoczyna mecz. I oby to był dobry zwiastun. Ilina wchodzi natychmiast za Dmitrijewą na środek rozegrania. To decyzja trenera Trifiłowa. Ilina do Bobrownikowej. Ponownie Ilina Bobrownikowa. Wiahirjewa włącza się i teraz rzuca, ale tylko słupek. Jeszcze zbiera i Anna Wysokińska. Lepsza od Bliznowej. Polki z kontrą. Kocela. Spokojnie do Iwony Niedźwiedź. Iwona mocno. Ależ interwencja znakomita Anny Siedojkiny. No i Kuzniecowa 1-1. Szkoda tej akcji. Może trzeba było faktycznie w tych pierwszych minutach piłkę poszanować. Tym bardziej, że powiedzmy sobie szczerze, kontra nie jest taką jakąś najmocniejszą stroną naszego zespołu. Nie gramy tych kontr zbyt wiele i tutaj może ten wariant, aby to szybko wykorzystać, nie był najlepszy. No ale dobra, nie ma co już się na tym zastanawiać. Karolina Kudłacz chwilę porozmawiała z Agnieszką Kocelą, która wyprowadzała piłkę do kontrataku. Teraz Kocela, Achruk do Kudłacz-Gloc. Rosjanki znów 3-3 bronią. To stwarza oczywiście przestrzeń, no ale trzeba się tam przedrzeć. Kulwińska zacznie z 9 metra. Ona była faulowana, stąd przerwana akcja przez Norweszkę. Achruk. Wychodzą wysoko Rosjanki. Twarda, fizyczna będzie to walka. Kocela, Achruk, Kudłacz-Gloc. Rzucała nasza kapitan, rzut wolny dla biało-czerwonych. Już Kulwińska do Karoliny, Kudłacz-Gloc, Kinga, Achruk, zamarkowała podanie, teraz Monika Kobylińska, przechwyt Kuzniecowej, ale po gwizdku znów Polki mają piłkę. Achruk, gra pasywna, Karolina, Kudłacz-Gloc, widzą to Rosjanki, Kobylińska, świetny rzut, 2-1. I znalazły Polki wreszcie manek, który pozwala nam z tej gry pasywnej uciekać. To głównie dzięki pewności, dzięki śmiałości, dzięki takiej brawurze Moniki Kobylińskiej, która nie boi się wziąć w takich sytuacjach odpowiedzialność na swoje barki. Ilina do Bliznowej. Bliznowa doskonale, Stachowska, nie ma oczywiście uznanej bramki, jest rzut wolny dla Rosjanek.
Irina Bliznowa, dwukrotna mistrzyni świata, ten pierwszy tytuł z 2005 roku, tylko ona i Marennikowa zostały z tamtego składu. Kuzniecowa, Zalewska, o bardzo sztab naszej reprezentacji był zadowolony z gry Karoliny Zalewskiej w defensywie podczas meczu z Węgrami. Teraz Kinga Kruk, no nie dała spokoju tutaj Irina i kończy to się żółtą kartką. No, oczywiście akceptuje zawodniczka budyczności Podgorica taką decyzję Norweżek. I gramy dalej. Bobrownikowa, Ilina, Bliznowa, nie mają jak się przedrzeć. Ostre starcie i żółta kartka dla Karoliny Kudłasz-Glas. Ale spokojnie, to już widzieliśmy ten atak, który trzymała uporczywie Karolina żółtą kartką. Muszą Polki uważać, bo tutaj za chwilę mogą być kary dwuminutowe. Bobrownikowa. Makiejewa stara się odciągnąć niedźwiedź, Ilina, Bliznowa potknęła się. Bobrownikowa próbuje się przedrzeć, rzut karny. Jeśli chodzi o rzuty karne, to Rosjanki rzucają tutaj ze skutecznością 81%, 30 na 37. Też podobnie jak w Polsce jest tutaj kilka zawodniczek, które te karne wykonują. Jako pierwsza podchodzi Wiachieriewa. Już trzy błędy, jeśli chodzi o jej rzuty karne na tym turnieju. Wiachiriewa kontra Wysokińska i nie ma bramki! Niesamowite, bardzo rzadka sytuacja. Podrabał się tylko w głowie Jewgeni Tryfiłow, jak Państwo widzą. A Wiachiriewa zawiodła swojego selekcjonera. No to szczęście, które jest gdzieś tam na słupkach i poprzeczce. Dobrze by było, jakby było też odrobinę po naszej stronie. Teraz dopisała Ani Wysokińskiej. No tutaj to nie będzie zapisana jako jej obrona, ale pamiętajmy, Ania już 5 karnych obroniła na tym turnieju. To niewiele bramkarek może się tym poszczycić. Kocela wbiega na koło, robi tam miejsce Kobelińska, ale związana w defensywie przez Darię Dmitrijewą. Bardzo silny jest ten rosyjski blok na środku, no ale my także mamy dokładnie taki sam atut. Kudłasz-Gloc, Kocela, Wiachiriewa wysunięta, Kudłasz-Gloc do Patrycji Kulwińskiej! 3-1 Polska! No i popularny Owen dokłada regularnie w każdym meczu bramki z Węgierkami, 3 z Holenderkami, 2 gra regularnie, byle tylko te akcje dookoła były, byle tą obronę rosyjską tak właśnie rozciągać, oszukiwać fajnymi podaniami na koło. Ależ fantastycznie walczyła teraz w defensywie Monika Stachowska. Makiejewa, Rosjanki, Ilina do Bliznowej. Nie dajemy rzucać tej bardzo silnej drugiej linii rosyjskiej, przynajmniej na razie. Iwona Niedźwiedź teraz skoncentrowana, walczy z Iliną. Ilina do Bobrownikowej, Bobrownikowa do koła. Tutaj z Makiejewa nie ma jak się odwrócić. Kuzniecowa ze skrzydła w czystej pozycji, poprzeczka! Jest to szczęście, no. Bramka, tak w cudzysłowie, gra z nami. 3-1 Polki, mamy piłkę, żółta kartka dla Iwony Niedźwiedź. Tak, ale najważniejsze, że piłka dla nas, że jest szansa na konstrukcję kolejnego ataku, jest szansa na zdobycie następnej bramki. Tutaj nie ma się oczywiście co podniecać. Pamiętajmy za wcześnie, bo pamiętamy jaki był przebieg meczu z Węgierkami, ale tutaj trzeba pracować ciężko na to, aby później gdzieś móc sobie pozwolić na chwilę słabości. 4-1, 8 minuta. No to nawet nie jest 1/6 tego spotkania o miejsce w najlepszej czwórce świata, ale Polki na razie radzą sobie świetnie. Ach, Kulwińska zatrzymana przez Sidojkino. Rzadko Patrycja tutaj przegrywa pojedynki z bramkarkami, no ale tym razem nie udało się pokonać Sidojkiny. Ilina. Achruk walczy mocno, to była próba podania do prawego skrzydła, do Wiachiriewej, a więc chcą Rosjanki robić to, co nie udawało się Węgierkom, czyli gdy Polki koncentrują się na grze w środku, gdy schodzą nasze boczne zawodniczki Kocela i Zalewska, robi się miejsce dla skrzydłowych. Rosjanki chcą to wykorzystać. Jewkini Trefiło poprosił o czas. Co сказал? Почему вы вяжетесь? Для чего? Wasza zadacie się. Jak się rzekło spokojniejsze, że zazwyczaj Jewgeni i Trefiło, jedni mówią, że to przyszło z wiekiem, a inni, że tym razem tak zawodniczki jego twierdzą, że może po prostu wybrał bardziej metodę marchewki niż kija, ale potrafi być głośny i przekonujący, zwłaszcza jak zespołowi nie idzie. No i tak troszeczkę jak wspominany często przy takich okazjach trener Nikolaj Karpol w siatkówce potrafi postawić na baczność. Podwójne podania w ofensywie, w kontratakach jak najwięcej podań, natomiast gramy szeroko, no to jest taka strategia cała na ten turniej. Nie zawsze to wychodziło, ale z Węgrami wychodziło doskonale i oby tak było dalej. No i głównie na to zwracał uwagę Kim Rasmussen, aby był ten ruch, aby szukać tych przestrzeni, gdy Rosjanki wychodzą wysoko w defensywie.
Ciekawe, że Rosjanki rzucały już 6 razy, z czego 4 razy były to rzuty niecelne bądź zablokowane. Wiachiriewa przechodzi na prawe rozegranie, na skrzydle teraz ustawiona Bliznowa. To jest znany manewr trenera Trifiłowa. Ilina po bloku i piłka dla Rosjanek, ale to jest znów dobra akcja polskiej defensywy. Na takiej obronie buduje się wynik. Tak, ten blok, który tak w grupie nie za bardzo działa, ale jakby Polki się podpatrywały, jak to robią Holenderki, Szwedki. I jeszcze raz przerwana akcja. Bramka oczywiście nieuznana. To jest rzut po gwizdku. Makiejewa, Wiachiriewa, mija i teraz do Makiejewy, Janna Wysokińska! To jest znów wspaniała postawa w bramce. Już szybki atak biało-czerwonych, Achruk, Niedźwiedź, zamarkowała podanie do Zalewskiej, wysoko Rosjanki, Karolina Kudłasz-Gloc, Ilina przeszkadza, zmianę robimy, wbiega Kobelińska i Kulwińska za Niedźwiedź i Stachowską. Dobrze, Polki mają te na ławce rezerwowych, pokazują Rasmussenowi, dobrze ten mecz wygląda, wyglądają tak od strony psychologicznej, nie tylko z powodu wyniku, ale przede wszystkim z powodu postawy w defensywie, na razie bardzo dobrze, oby tylko tak dalej, Achruk do Koceli. Kobylińska, mocno i celnie, 4-1 biało-czerwone. Doskonale, najpierw ten bliższy, a teraz dalszy ruch Monika Kobylińska. Pewne rzuty, dolną partię bramki pokonuje po raz drugi Siedojkinę. Bardzo ważna bramka Rosjanki, nadal tylko z jednym golem, a to już 10. minuta. Kto zaczął trzymać kciuki wraz z pierwszą syreną tego spotkania, proszę nie puszczać. Będzie potrzebne na pewno dużo szczęścia i jeszcze wiele, wiele boiskowej, ciężkiej pracy, aby ograć Rosjanki. Bobrownikowa. Ale nagroda jest spektakularna. Bliznowa, Bobrownikowa, Ilina, świetnie Zalewska. Tak, bardzo chwalona Karolina Zalewska za grę w obronie. Ona tutaj jest bardzo ważnym elementem. Ilina, Bobrownikowa, nie ma bramki. Znów dobrze Polki w defensywie. 10 minut Rosjanki rzuciły tylko jedną bramkę. Tylko teraz zachować, no zimną krew to trudno zachować w takiej sytuacji, ale zachować no te... Tę dawkę spokoju, która jest możliwa w ćwierćfinale Mistrzostw Świata i po prostu punktować, podwyższać to prowadzenie, jeżeli tylko jest taka ku temu okazja. Zagrać tak na małysza, Adam kiedyś myślał o kolejnym, następnym skoku, nie myślał o tych wielkich celach, no to i Polki. Każdą akcję, akcja za akcją, a te ziarko do ziarka i może być pięknie. Teraz nieudana jednak akcja na 5-1, a więc 3 bramki przewagi i to Rosjanki mają piłkę. 11. minuta w Herning. Nieprawidłowo tutaj Patrycja Kulwińska robiła miejsce Karolinie Kudłacz. Rzut karny. Do tego 2 minuty. Iwona Niedźwiedź. Pierwsza kara dla naszej zawodniczki, kara dwuminutowa. Iwona Niedźwiedź już wcześniej miała żółtą kartkę. Popatrzmy, kto teraz będzie rzucał karnego w ekipie rosyjskiej. Wiachiriewa. Najczęściej Wiachiriewa myliła się tylko raz. Wysokińska w ramce, Wysokińska, ach! No tym razem skutecznie Wiachiriewa. No i oczywiście trudniejsza teraz sytuacja w tej akcji do przodu. Achruk, Kobelińska. Do środka wbiegają skrzydłowe. Wszystko wypracowana akcja, tylko trzeba zakończyć ją celnie. To możliwe, już z Węgrami Polki to udowodniły. Achruk, Kobelińska. Kudłasz-Gloc, Kobelińska. Gra pasywna, Kudłasz-Gloc. No i kroki zrobiła nasza kapitan. Zostaje na boisku Anna Sień, ona teraz na kole, Kuzniecowa, dobrze zabiegła i drugie, Kulwińska i Anna Wysokińska skorzystała na tym świetnie broniąc rzut Kuzniecowa, przez to, że musiała mijać Kulwińską, straciła tempo i pewność rzutu. O, Ania weszła już na ten poziom, oby utrzymywała go, na jaki udało jej się osiągnąć w meczu z Węgierkami. Ze swojego skromnego doświadczenia wiem, że jak się taki złapie rytm, to... I zamiar rywala widać o ten ułamek sekundy wcześniej. Piłka jakaś taka wyraźniejsza, kiedy nadlatuje. Oby to Ania trzymała do samego końca mecz. Kiedyś wielki Michael Jordan powiedział, że to jest taki moment, gdzie obręcz od koszykówki wydaje się wielka jak koło tira. Kudłacz-Gloc, Achruk, ale nie głupmy piłki, nie róbmy takich błędów. Jest już gra pasywna, trzeba rzucać. Kinga Achruk, mija rywalki, Achruk! Nie ma bramki, rzut wolny dla biało-czerwonych. Kulwińska. No, ale
Jeszcze będzie szansa. Gakiriewa za szybko chciała ruszyć z kontratakiem, no ale praktycznie od razu muszą Polki rzucać. Kulwińska do Akruk, ach, poprzeczka. Aj, szkoda, że tutaj nie dało się zebrać, ale już Polki wracały do Kuzniecowa, znakomicie Stachowska, ależ refleks, ależ wyczucie, wytrąciła piłkę Kuzniecowej, brawo dla Moniki. Wspaniała akcja, jeden na jednego, to jest całkowicie jej zasługa, że nie ma teraz bramki dla Rosjanek. Proszę zobaczyć. Rosjanki są w szoku, bo jeszcze taki mecz im się tutaj nie zdarzył. Żeby w, no, prawie kwadrans mieć na koncie tylko dwie bramki. Polki w komplecie, ale rzucić trzeba teraz bramkę. Achruk konsekwentnie budować przewagę. Karolina Kudłacz-Gloc, bliznowa faul ataku. A niestety tutaj Karolina stara się oczywiście wziąć na siebie odpowiedzialność, wykorzystać lukę w obronie, ale też Rosjanki się tutaj sprytnie ustawiają i ciężko jest tam wejść czysto na ten szósty metr. Muszą Polki swoje szanse wykorzystywać, no bo no, szczerze mówiąc też od blisko 5 minut nie potrafimy zdobyć bramki, a już parę sytuacji było. Ilina z dziesiątką, wchodzi Akopian na lewe rozegranie. Wjachirjewa, Ilina, dobrze biało-czerwone, Stachowska zatrzymuje rozgrywającą Rosjanek. Sień, Wjachirjewa miała kłopoty z złapaniem piłki, a Kopian, Anna Wysokińska i Zalewska. Idziemy z kontrą, Kocela mija Wjachirjewa, nie ma bramki. Ojej, jak można było tak mocno w kozioł, źle Agnieszka Kocela, jakże szkoda każdej następnej niewykorzystanej sytuacji. Na szczęście oby nie spowodowało to dekoncentracji w obronie. 4-2 biało-czerwone, 15 minuta w Herning. Ilina, znakomity rzut z podłoża. Jekaterina Ilina, jedna z mistrzyń świata juniorek z 2008 roku. Takie kolejne generacje ma w swojej drużynie Trefiłow, bo to te zawodniczki, które mają na koncie seniorskie mistrzostwo świata, a później następne pokolenia, które dochodziły do tej drużyny, sięgając po drodze po złote medale mistrzostw świata juniorskich i młodzieżowych. Robiła Wysokińska co mogła. Ilina nie myli się, rzucając w prawy róg bramki z perspektywy rzucającej. Kobylińska, ależ odpowiedź, 5-3. O, dzisiaj celownik Moniki nastawiony jak trzeba. Oby tak też do końca. Na razie co rzuca, to Siedojkina puszcza. Trzy rzuty, trzy bramki Moniki Kobylińskiej. Ważny moment. Szkoda, że nie wcześniej. Nie udało się Polkom tej bramki zdobyć, ale to nic. Akopian, faulowana przez Kingę Achruk. Ilina, bliznowa Ilina pojawia się i zaskoczyła nas tutaj zupełnie na lewym skrzydle Jekaterina Marennikowa. Marennikowa, jedna z bardziej doświadczonych zawodniczek, ma na koncie olimpijskie srebro w Pekinie i właśnie mistrzostwo świata w 2005 roku. Zmieniła Kuzniecową i od razu wykorzystały to Rosjanki. Kobylińska do Achruk. Ciekawe, że Marennikowa do tej pory grała bardzo mało na tym turnieju. Więcej pograła sobie tylko z słabiutką drużyną Puerto Rico. Achruk, świetnie, brawo! 6-4. Talent, możliwości, umiejętności Kingi Achruk w pełni pokazały się w tej akcji z bardzo trudnej pozycji. Jak już ona zrobiła ten balans podczas oddawania rzutu, no, no najwyższa klasa. Szkoda, że tutaj tak szybko wznowiły grę Rosjanki, że nie było czasu na powtórkę. Pasuje nam taka fizyczna, sportowa wojna z Rosjankami, mówiły biało-czerwone, i to się przekłada na boisko. Akopian. Bliznowa, ach, nie udało się przechwycić, ale znów Polki skoncentrowane. Ilina, Wysokińska, to nie był dobry rzut. I teraz Iwona Niedźwiedź, czy da Koceli, czy będzie kończyć sama? Nie, musimy to wykorzystywać. Siedojkina, no to jest naprawdę bramkarka najwyższej światowej klasy. Ale trochę też nasze dziewczyny ułatwiają. Iwona Niedźwiedź miała tę akcję, tak jeśli chodzi o kroki wyliczono. Proszę popatrzeć, z 9 metra, no kontra taka czysta, klarowna jest po to, żeby no, podejść że bliżej, żeby no, już niemalże w powietrzu minąć tę bramkarkę razem z piłką. Mogły i powinny Polki bardziej odskakiwać teraz zawodniczkom trenera Trifiłowa. Bliznowa, Dmitrijewa, Bliznowa, Dmitrijewa, Kopian, no gdzie jest gra pasywna, pokazują polscy trenerzy, Wysokińska broni, jest przyznana piłka, rzut wolny, uśmiechem skwitowała to Kinga Achruk. Uniknęła przed chwilą błędu kroków Rosjanka, bo tutaj też widać było, że nie mogą sobie z tą naszą obroną poradzić, bardzo dobrze, to jest szalenie ważny element w tym momencie. A Kopian, ależ Stachowska jest nie do przejścia. I cały czas nie ma sygnalizacji gry pasywnej. To dość niezwykłe.
Akopian. Udało jej się minąć polską defensywę i rzucała z czystej pozycji. Olga Akopian, wcześniej Lewina, też dwukrotna mistrzyni świata z 2007, z 2009 roku. Po Londynie zrobiła sobie przerwę na ślub i na macierzyństwo. Równo strzeliwuje boczne sektory bramki, widzieliśmy to dokładnie przed momentem. Pojawia się Małgorzata Stasiak, lewe rozegranie wśród biało-czerwonych. No nie miała udanego Małgosia powrotu w tym meczu z Węgierkami. Cztery próby, cztery nieudane, kiedy rzucała w ciągu tych paru minut, kiedy była na boisku. Małgorzata Stasiak, Łabuda weszła na prawe skrzydło za Zalewską. Szansa, no jedna dwudziestolatka nam rzuca w tym meczu aż miło. Kobylińska może zrobić to także Aneta Łabuda. Trzymajmy kciuki i za nią. Kobylińska doskonale odbiła się od niej Marennikowa. Kobylińska, no i to jest szansa dla Łabudy! Szansa niewykorzystana. Trzecia czysta okazja biało-czerwonych. Bliznowa tymczasem, a Akopian między nasze zawodniczki w defensywie jest karny. A ktoś powiedział, ktoś z fachowców wypowiadających się na łamach naszej prasy przed tym meczem, że no szkoda, że nie potrafią nasze dziewczyny poprawić kontry i skrzydeł. I tutaj te dwa elementy na razie sprawiły, że Polki nie prowadzą dużo większą liczbą bramek. Weronika Gawlik chodzi na tego karnego. Wiahirjewa bierze piłkę. Z karnego jeszcze nie udało jej się odbić, ale może przyjdzie teraz taki właśnie dobry moment. 18 minuta i 33 sekunda. Herning. Wiahirjewa kontra Wysokińska. Odsuwa Norweszka, teraz Polki na przepisową odległość. Wiahirjewa czeka i w drugie tempo bramka. Po 6. Wiahirjewa jest siostrą Kuźniecowej, mówiliśmy o tym. Obie te zawodniczki są praworęczne, ale ich ojciec Wiktor jest trenerem piłki ręcznej. Dotąd uczył Annę Wiahirjewą, tę młodszą z sióstr, gry lewą ręką, aż do tego momentu, żeby nie rywalizowały ze sobą, grając w jednej drużynie. Dwie minuty kary zdaje się pokazywać sędzia odpowiedzialny za powtórki. Zobaczmy. Pokazuje Annę Seń. Błąd zmiany, sądzę, że był w rosyjskiej reprezentacji. Tak, błąd zmiany dla Anny Seń i w tym momencie pierwsza kara w zespole naszych rywalek. A to oznacza, że Anna Sień, która jest szalenie istotnym elementem rosyjskiej obrony, tym razem na boisko nie biegnie, a w dodatku Rosjanki bronić będą w piątkę. Niestety nie udało się naszej przewagi zbudować, wykorzystać paru nadarzających się okazji. Wszystko zaczyna się od nowa, a teraz ważne te dwie minuty, w których gramy w przewadze. Niedźwiedź, ona zmieniła Kinga Achruk, Iwona Niedźwiedź, Monika Kobylińska! To jest jej mecz i oby tak tylko dalej! Czwarty rzut, czwarta bramka Moniki Kobylińskiej. Na razie na tym turnieju dwukrotnie potrafiła zdobyć po 5 bramek, ale ze słabszymi rywalami, z Chinkami i z Angolą. Wierzył w nią Kim Rasmussen. Powołał na mecze barażowe do tych mistrzostw świata. No i na turnieju Kobylińska gra na razie swoje zdecydowanie najlepsze zawody. Polska prowadzi znowu z Rosją. Bliznowa, Dmitrijewa. I teraz ta obrona musi równiutko chodzić, żeby właśnie, gdy Rosjanki grają w piątkę, jak najszybciej była wskazana gra pasywna. Wiedziej China na lewym skrzydle, teraz ustawiona zupełnie bez krycia, ale zdążyła przesunąć się Achruk. Jest także na prawym skrzydle Czerno i Iwanienko. Dobrze, Stasiak w defensywie. Tak szybko umknęła tam z ręką Małgorzata Stasiak. Proszę popatrzeć, żeby tutaj nie było takiej uporczywości w tym faulu, żeby nie było podstaw do kary dwuminutowej. Bliznowa obok bramki. To jest znów praca polskiej defensywy, która spowodowała, że Rosjanka musiała rzucać ze złej dla siebie pozycji. Tak w wymuszony sposób. 21 minuta, 37 sekund do końca kary. Powiększmy przewagę. Stasiak, Niedźwiedź, Kobylińska, Stachowska została na kole. Kocela, Łabuda na skrzydłach. No, błąd teraz w podaniu Małgorzaty Stasiak do Moniki Stachowskiej. To się nie powinno zdarzyć, ale jednak miało miejsce. Powinny się rozumieć doskonale. Grały przez jakiś czas także razem w klubie. Na niewykorzystana znów szansa przez Polki. Wiedejchina, 9 metr. Wiedejchina do Bliznowej. I Wysokińska! Znów znakomicie zebrała piłkę Kobylińska. Dobiegła końca kara Anny Sień, więc Rosjanki w komplecie. Stasiak do Niedźwiedź.
Tak patrząc po meczu z Węgrami i po tych minutach teraz Małgorzata Stasiak, no widać, że ta kontuzja, ta nieobecność przez dwa mecze, czy trzy mecze w zasadzie w drużynie spowodowała, że nie gra chyba na 100%. Nie ma takiej pewności w swoich boiskowych decyzjach. Może za moment wróci na swój najlepszy poziom. Łabuda. Do Stasiak właśnie. Czy może potrzebuje celnego rzutu? Achruk, Kobylińska. Złapała piłkę Kulwińska, ale gwizdek sędziowski. Dobrze w defensywie spisała się teraz Daria Dmitrijewa, powstrzymując Kobylińską. Stasiak, Achruk, Kobylińska, Łabuda. Łabuda, Stasiak, tak! Jest, właśnie jest, podobał się do Ojkiny. Dobry, dobry moment, dobre miejsce na ten kozioł po rzucie Małgorzaty Stasiak. Dwie bramki prowadzenia, 8 minut do zakończenia pierwszej połowy. Najlepsze, co mogło stać się i dla naszej zawodniczki, no i oczywiście dla drużyny. 8-6, Rosjanki mają piłkę. 8 minut do końca pierwszej części walki o miejsce w najlepszej czwórce świata. Irina na środku. Tatiana Jerokina tymczasem w bramce rosyjskiej. Bliznowa, nie ma bramki, jest rzut karny. Jak na razie Wiachiliewa, 3 próby, 2 bramki, więc ona zapewne będzie te karne wykonywać dalej, ale tym razem przeciwko Annie Wysokińskiej. Ania, jak mówiliśmy, broni te karne tutaj bardzo dobrze, może wreszcie potrafi wygrać pojedynek z Wiachiliewą. Wcześniej pomagały słupki przy pierwszej próbie Rosjanki. Na razie 6 rzutów obronionych na 11, 55% Wysokińskiej. Wiachiliewa kontra, nasza bramkarka. Po koźle, inaczej niż wcześniej, sprytnie w środek trafia najlepsza, najbardziej skuteczna Rosjanka w tych mistrzostwach świata. Niesamowity repertuar tych rzutów karnych ma Anna Wiachiliewa. Dobry mecz grają Polki na razie w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Oby tak grać równo z Rosjankami do końca, no i na końcu tego meczu chcielibyśmy zobaczyć plus jeden. To wymarzony awans do najlepszej czwórki świata. Cóż to by była za historia? Żółta kartka dla Dmitrijewej. Rosjanki na razie mają 35% skuteczności swoich rzutów. Jeżeli Polki w takiej sytuacji prowadzą tylko jedną bramką, to oznacza to, że w naszej grze wciąż jest sporo do poprawienia, zwłaszcza jeśli chodzi o grę ofensywną. Achruk, Stasiak, Kulwińska ściąga dwie zawodniczki. Stasiak spróbowała znów, tym razem jednak za wcześnie. Moim zdaniem za wcześnie. Tutaj skoro było miejsce, trzeba było jeszcze pójść do końca. Wiedejchina do Bliznowej, już po drugiej stronie boiska Ilina. Błąd Rosjanek! Wyrzucają piłkę w aut, złe podanie Iliny. No i wiem, co Ewgeni Tryfiłow sobie myśli w tej sytuacji, albo wydaje mi się, że wiem, patrząc po latach spędzonych z reprezentacją tego wybitnego szkoleniowca, bo świadczą o tym wyniki, między innymi 4-krotne Mistrzostwo Świata. W poprzedniej dekadzie Rosjanki były niemal nie do pokonania. Ale rosyjskiego się nie uczyłeś, to nie wiesz, jakby to brzmiało w jego ojczystym języku. To prawda, byłem pierwszym rocznikiem, który uczył się angielskiego. Achruk, Kobylińska. Na pewno nie byłoby to хорошо. Kobylińska, Kudłacz, Gloc. Monika złapała piłkę, ale to wszystko, co udało się wyciągnąć z tego ataku. Szaleją teraz Rosjanki w defensywie, to sprawia nam dużo kłopotów. Kulwińska, ach, przegrywa pojedynek z Jerochiną. Ilina. Kontra Rosjanek, pogubiła się zupełnie Marennikowa. Piłkę ma Łabuda, tyle dobrego. No, podaje nam tutaj rękę Marennikowa. Na razie dla Polek jest to mecz niewykorzystanych szans, no bo tak na palcach jednej ręki moglibyśmy szybciutko wymienić 4, właśnie 5 sytuacji, które powinny zakończyć się bramką naszego zespołu. I Kocela sam na sami, Łabuda i Niedźwieś, Kulwińska dwukrotnie, to już 5, które byłyby zamienione na bramki, prowadziłyby Polki wysoko. A i tak skuteczność rzutowo Państwo widzą. Kobylińska sama na przebój, ach, słupek, ale rzut wolny i 2 minuty kary dla Iliny za atak na rękę rzucającą Moniki Kobylińskiej. Dobrze widać było, że grając w przewadze Polki czuły się dobrze Rosjanki. Niepewnie tak wyglądała ta poprzednia sytuacja, kiedy karę miała Anna Sienie. Oby to się teraz potwierdziło właśnie między 25 a 27 minutą. Co na razie na pewno się Polkom udało, właśnie zbudowanie też przewagi psychicznej na boisku. Te dotąd nieprzegrywające, wygrywające wszystkie spotkania Rosjanki. Rzut karny. I będzie potrzebna na pewno interwencja Wojciecha Superata, naszego lekarza i jednego z fizjoterapeutów. Doktor na ławce. 2 minuty kary. O,
widzimy tutaj, no atak na twarz, tutaj nie było żadnych wątpliwości, to zawsze grozi czymś bardzo niebezpiecznym, czymś przykrym, czymś bolesnym. I nie było wątpliwości, że Ksenia Makiewa tutaj na tę karę zasłużyła. Karny będzie, kto będzie pierwszy do tego karnego podchodził w naszym zespole. Już chyba nie Karolina Zalewska, ona gdzieś w jednej z wypowiedzi przekazała, że po tych niepowodzeniach na tym turnieju raczej w tej rotacji już nie będzie brała udziału. Piłkarki ręczne, jak i piłkarze ręczni są zrobieni nawet nie ze stali, chyba z tytanu. Odporność niezwykła. No i Karolina też wróci do gry. Kinga Achruk. Ona kontra Jerohina. No to mamy nadzieję, że trafi. Tak jest! 9 do 7 i minuta 45. W podwójnej przewadze jest okazja, aby do przerwy prowadzić z Rosjankami kilkoma trafieniami. Piąty karny na tym turnieju Kingi Achruk i czwarta bramka w pierwsze tempo. Bardzo dobrze tutaj wystarczyło, że rozsunęła nogi Jerohina. Posłała tam piłkę Kinga. Brawo! Nasi kibice pewnie w takim samym geście jak my tutaj na stanowiskach, jak państwo w domach, no, gdziekolwiek państwo ten mecz oglądają. Zatrzymana przez naszą drużynę Olga Akopian, taka trochę nieskoordynowana, wręcz szalona akcja rozgrywającej z numerem 10, która równo ostrzeliwuje w tym turnieju boczne sektory bramki. Ale potrzebne są właśnie teraz Rosjankom takie akcje, bo one grają 4 na 6. Polki od razu starają się tą obroną zagrać agresywnie, aby praktycznie tutaj nie tyle nie pozwolić na oddanie rzutu, ale nawet przejąć tę piłkę, zmusić do popełnienia błędu. Kiedy rywalek jest mniej, znacznie łatwiej o taki techniczny błąd i na to będą nasze zawodniczki polować. Czas zatrzymany, jeszcze minuta i 19 sekund podwójnej przewagi naszego zespołu. I 4 minuty 10 sekund do końca tej części spotkania. Walki o najlepszą czwórkę świata. Wraca do gry Akopian. Pojawia się Tatiana Chmyrowa, numer 70 w zespole rosyjskim. Kocela odcina od gry Czerno-Iwanenko, numer 25. Zalewska opiekuje się Kuzniecową. Akopian. Przedarła się, rzuciła, ale po gwizdku. No to się nie powinno zdarzyć. Ale bramka nie uznana. Widać, że ona będzie tego próbować. Jest też Chmyrowa. Na nią też trzeba bardzo w takich sytuacjach uważać. Jest bardzo dobra w sytuacjach 1 na 1. Akopian, gra pasywna. I po bloku biało-czerwone. Teraz trzeba spokojnie rozegrać akcję i przede wszystkim skutecznie. Iwona Niedźwiedź, tak! Wreszcie Iwona Niedźwiedź, bo miała te dwie poprzednie próby nieudane. Bardzo dobry kontratak, drugie tempo. Polki to zagrały i tutaj choć było 9 metrów, to Iwona bardzo dobry rzut i mamy te trzy bramki przewagi. Jeszcze Tatiana Jerohina miała kontakt z piłką, ale wszystko skończyło się dobrze. No i 25 sekund do końca podwójnej kary. Kuzniecowa, Chmyrowa, gra pasywna, Chmyrowa ponad bramką i Wysokińska. Popędza ją Kinga Achruk. Teraz rozegrajmy, wykorzystajmy Kinga Achruk. Czy będzie indywidualnie Achruk do skrzydła? Kocela nie miał jak zaatakować. Kocela. Jeszcze spokojnie Polki. Karolina Kudłacz-Gloc. 4 sekundy do końca jednego z przewinień. Iwona Niedźwiedź, Kinga Achruk. Achruk sama. Jest faul ataku. Niestety. Trzeba było przynajmniej rzutem zakończyć tę akcję. Może za bardzo. Polki patrzyły gdzieś, czy miały w głowach ten zegar, te umykające kary. Wiadomo, że chce się wtedy bardzo tę szansę wykorzystać, rzucić tę 11 bramkę. No na razie jej nie ma, ale spokojnie. Regularnie rzucamy do przerwy 12 albo 13 trafień, tak więc my na swoim poziomie. Brawo! Świetnie, Wysokińska! Nie dała się zaskoczyć Iliny rzutem z podłoża. Stachowska zaś zablokowała Chmyrową. No tak grają Polki, że wygląda to naprawdę znakomicie i zdenerwowane Rosjanki robią błąd. Ilina, ta znakomicie rzucająca, rozgrywająca, znów się myli. 10-7. Polska ma piłkę. 2 minuty 10 sekund do końca pierwszej części meczu. Dwa razy gorszą skuteczność mają Rosjanki, jeśli chodzi o rzuty. Do tego jeszcze 3 straty. A Polki nie grają tutaj swoje. 2 minuty. Oby tutaj utrzymać tę przewagę, oby ją powiększyć. Spokojnie zagrać akcję. Ostatnio 2 minuty przecież Polki grały w przewadze. Teraz muszą sobie radzić przeciwko kompletowi rywalek. Zalewska, Kudłacz-Gloc i Karolina obok, ale też nie rozgrywała tej akcji do boku. Zdecydowała się na rzut przy zgrupowanej zawodniczej obronie rosyjskiej. Chmyrowa. No ale brawo, znów brawo dla biało-czerwonych za tę akcję w defensywie.
Zaczęła znakomicie ten mecz Karolina Kudłacz. Teraz jakby słabszy fragment w jej wykonaniu, ale to nic, nie martwmy się. Ważne, że tutaj też jest cały czas bardzo czujna, skoncentrowana w obronie. Dmitrijewa trafia. Dmitrijewa, no to jest ta największa młoda gwiazda reprezentacji Rosji. Ona jak miała 18 lat, to równocześnie grała w trzech reprezentacjach. Do lat 18, do 20 i w dorosłym. Trudny rzut. Minuta i sekunda do końca tej części spotkania. Polki prawdopodobnie do przerwy będą prowadzić. Kudłacz, Gloc. Niedźwiedź, Kobylińska. Niedźwiedź, Kudłacz, Gloc. Kobylińska, Kudłacz, Gloc i Zalewska. Karolina Zalewska! Czekaliśmy wreszcie na jej bramki. Na bramki ze skrzydeł. Zdecydowanie było ich za mało. Teraz daje nam ta bramka 3 bramkową przewagę. I to te 30 kilka sekund trzeba zagrać bardzo dobrze w obronie. Najczęściej wybierała prawy dolny ruch, tym razem inaczej. Zalewska, Kuzniecowa, kontra Wysokińska. No ale takich sytuacji Kuzniecowa nie wykorzystuje bardzo, bardzo rzadko. 11 do 9, ale mamy jeszcze czas, aby zdobyć 12 bramkę. I o to będzie teraz toczyła się gra w ostatniej akcji przed przerwą. Tym z Państwa, którzy dopiero włączają telewizory, przypomnijmy, powiemy w zasadzie. To jest mecz o miejsce w najlepszej czwórce świata. Kudłacz, Gloc, Kocela, Niedźwiedź. Kudłacz, Gloc, mija rywalki. Słupek, nie ma bramki. 2 sekundy i końcowa syrena pierwszej części spotkania. W Herning do przerwy. Polki, grając chwilami znakomicie, dają sobie wielką szansę walki o najlepszą czwórkę świata, prowadząc z Rosją do przerwy. 11 do 9. Halo Warszawa. Wracamy do JSK Bank Boxen Arena. Najważniejszych od 2 lat pół godziny, najważniejsze pół godziny polskiej reprezentacji w piłce ręcznej kobiet z całą pewnością. No tak więcej niż pół godziny, 30 boiskowych minut. Oczywiście to się trochę rozciąga, w czasie których przekonamy się, czy Polska na ten moment mająca miejsce w najlepszej czwórce to miejsce obroni. Rosja jest drużyną niezwykle silną. Jewgenij Tryfiłow jest szkoleniowcem bardzo doświadczonym, więc na pewno zrobi wszystko, co w jego mocy, jak i jego zawodniczki, aby nas zatrzymać. No ale jak Polska zagra na takim poziomie w obronie jak w pierwszej części, powinno być dobrze. 20 sekund, 22 dokładnie do startu drugiej części meczu. Dwie dobre informacje, prowadzimy różnicą 2 bramek i rozpoczynamy tę grę po przerwie, więc Polki w ataku, Polki z szansami na zdobycie kolejnej bramki. Tą świetną obroną nasz zespół wyeliminował bardzo silną broń Rosjanek. Rzut z 9 metra, do tej pory na turnieju 46% takich rzutów Rosjanek kończyło się bramkami. Tutaj tylko 1 na 13 prób. Dzięki tej obronie Rosjanki zostały zmuszone do dania aż 10 niecelnych rzutów. To wszystko funkcjonuje bardzo dobrze. Na tyle dobrze, że Polki cały czas od początku tego spotkania prowadzą. Ściskamy mocno kciuki, jedziemy. Karolina Kudłacz do Kingi Achruk. Jest Monika Kobylińska. Achruk. Kobylińska, Kudłacz, Gloc, Wiachirjewa skoncentrowana w defensywie. Kobylińska teraz nie przebiera w środkach, Kuzniecowa. Kudłacz, Gloc do Kobylińskiej, Kobylińska do Achruk, Achruk sama do końca, Achruk. Tak, a faul ataku. Tak. Faul ataku. Tak zaczyna się druga część spotkania. Dmitrijewa do Bliznowej, Bliznowa, Dmitrijewa, Dmitrijewa, Niedźwiedź do Kuzniecowej. Kuzniecowa przydarła się i rzuca nam bramkę. Szkoda tej pierwszej akcji. Wydaje mi się, że tam zabrakło większego zaufania Kingi Achruk jeszcze do Karoliny Zalewskiej, żeby jeszcze tę akcję rozszerzyć do skrzydłowej. Wydaje mi się, że tam poszły 2 zawodniczki właśnie do Kingi w obronie i że była ku temu szansa. No ale trudno. No by nie miało to znaczenia w kontekście wyniku. Tryfiłow jeszcze obsztorcowuje Dmitrijewą. A schodzi jako pian, to chyba jakiś uraz nosa. Jej miejsce Bobrownikowa. Wiele zawodniczek reprezentacji Rosji to są reprezentantki klubu Rostów nad Donem. Klubu, który świetnie spisuje się w Lidze Mistrzyń, który ma w tej chwili na koncie komplet zwycięstw. Tylko europejskie drużyny, najlepsze 8 świata odpadły. Brazylijki, obrończynie tytułu, zagrają z nimi Dunki od dzisiaj wieczorem jeszcze w TVP Sport, ale to nie jest nasz rywal. Nasz rywal to zwycięzca meczu Francja-Holandia, o ile wygramy z Rosją w półfinale w piątek. Achruk do Kudłacz-Gloc, Kudłacz-Gloc do Achruk. Polki grają do Kobylińskiej, ta dała Zalewskiej szansę, ale niestety sędziny z Norwegii zatrzymały tę akcję biało-czerwonych. Dmitrijewa, Bliznowa. I Rosjanki mogą drugi raz w tym meczu, nie licząc oczywiście początkowych sekund, mieć remis. Było 6 do 6.
Niedobry początek tej drugiej części. Ale bramki jeszcze nie straciliśmy. Poczekajmy. Bliznowa. Rzut wolny. Biało-czerwone dobrze w defensywie. Zbiega Kulwińska, w jej miejsce Stachowska. Ona wejdzie do środka, Karolina Kudłacz. Glot przechodzi bardziej w lewą stronę, bliżej Koceli. Trzymać tę koncentrację w obronie. To jest szalenie istotne, no bo tu na tej obronie musimy bazować. W ataku nie zawsze wszystko wychodzi tak, jakby się chciało. Kuzniecowa uwolniła się i rzuca teraz bez krycia. Nie dała rady Zalewska, a więc drugi raz w tej części. Po pojedynku Zalewska kontra Kuzniecowa. Jest bramka dla rywalek. Polina Kuzniecowa też dwukrotna mistrzyni świata, też jedna z bardziej doświadczonych zawodniczek reprezentacji Rosji. Trzeba o tym zapomnieć. Trzeba teraz koniecznie rzucić bramkę. Nie pozwolić, aby Rosjanki nabrały wiary w to, że ta druga część może należeć do nich. Achruk. Kudłacz, Gloc. A i podanie, na które czekała Kuzniecowa. Na szczęście zostajemy przy piłce. Kobylińska. Zalewska. Wysoka obrona Rosjanek, tu trzeba być ruchliwym. Zalewska i Kudłacz, Gloc. Latawiec, bramka uznana. I to jest trafienie i dwie minuty kary. Fantastycznie. Ważna sytuacja. Pierwsza bramka po przerwie, tak, pierwsza w tym meczu. Jeszcze raz popatrzmy, bo warto. Tak zagrały akcję na 1-0 z Węgierkami. Zalewska do Kudłacz-Gloc i tu jeszcze widzieliśmy broniącą w polu bramkowym Bobrownikową, która wylatuje na 2 minuty. Tak, patrzyłem jeszcze na kontakt nóg Karoliny z boiskiem, ale to wszystko było zagrane w tempo, nie dało podstaw sędzinom, aby tej bramki nie uznać. Jest bramka 12, ważna w tym momencie mecz, bo nie szło nam w tych pierwszych minutach po przerwie. Ilina chce minąć Stachowską, bez koła grają teraz Rosjanki. Ilina próbuje rozbić naszą defensywę w środku. Bliznowa do Kuzniecowej, Kuzniecowa, Zalewska i Niedźwiedź nie dały szansy. Aj, piłka przyznana rywalkom. Pośliznęła się Kuzniecowa, takie odniosłem wrażenie. Zdziwiona Karolina Zalewska. Konieczna jest pomoc Kuzniecowej. Popatrzmy jeszcze raz. Nie było żadnej ingerencji Polek. Przerwana ta akcja nie dlatego, że Polki nie będą miały piłki, będą miały piłkę. Przerwana dlatego, że ta kontuzja może być groźna. Olbrzymiego pecha miały Węgierki. Kto oglądał, ten wie, w meczu z Polską dwie poważne kontuzje, Żużanny Tomori i Anity Gerbicz. Kontuzje, które też wynikały z pecha, a nie z jakiejś brutalnej, czwartej gry naszego zespołu. Natomiast tutaj widzimy, jak źle to wygląda w przypadku Poliny Kuzniecowej. Ona sama, tutaj wykonując ten manewr, proszę popatrzeć. O, ta noga uciekła, lewa noga uciekła i może być podkręcona kostka, a czasami jak się z kostką ucieka, opadając na nogę, cierpi kolano, więc o właśnie, to jest chyba bardziej problem z kolanem i nosze już są na boisku Poliny Kuzniecowej, chyba w tym meczu już nie zobaczymy. Patrzy z ogromnym zaniepokojeniem, pomaga wstać jej o 8 lat młodsza siostra Anna Wiachirjewa. Numer 13 widzą Państwo. A biało-czerwone? No, Karolina Kudłacz-Gloc uśmiechnięta. Minuta 30 przed nami gry w przewadze. Ustalają coś dziewczyny. No, zdają sobie sprawę z tej wielkiej szansy, jaka się otwiera dzięki ich znakomitej grze, długimi momentami tego spotkania. Zmienniczką Kuzniecowej jest Jekaterina Marynnikowa. Też mówiliśmy, zawodniczka bardzo doświadczona, ale bardzo już niewiele grała na tym turnieju. Tutaj w pierwszej połowie pokazała się tylko w jednej akcji, wrzuciła bramkę, ale też teraz będzie musiała grać więcej. Kuzniecowa załamana, opuszcza boisko na noszach, żegnana też oklaskami widok. Zwróćmy uwagę, że schodzi teraz najlepiej rzucająca z Rosjanek. 4 rzuty skuteczne na 6 prób. A te 4 rzuty to ponad 1/3 całego dorobku bramkowego reprezentacji Rosji. No ale no nie będziemy się tutaj absolutnie cieszyć z tej kontuzji. Życzymy zdrowia wszystkim rywalkom. To jest po prostu pech. Ryzyko zawodowe. Niedźwiedź, Kobylińska, Kudłacz-Gloc, Kulwińska złapała piłkę, ale też ją złapała bardzo mocno Irina Bliznowa. Przydałaby się bramka z koła na przełamanie Patrycji Kulwińskiej. Niedźwiedź, tymczasem Kobylińska. Zalewska ma swoją szansę i broni ten rzut. Wydawało mi się, że zaboczną linię wyszła piłka, ale nie. Szkoda tej niewykorzystanej sytuacji. Jerochina broni drugi rzut w tym meczu na 6.
Mamy, mało gramy skrzydłami. No Karolina Zalewska miała już jedną udaną akcję, ale tym razem przegrała pojedynek z Jerochiną. Bliznowa Ilina wciąż w osłabieniu Rosjanki Karabobrownikowej. Zatrzymana Wysokińska, Wiachiriewa, zatrzymana Wiachiriewa przez Wysokińską i Niedźwiedź już ma piłkę. Niedźwiedź do Zalewskiej, czysta pozycja. Tak! Gol! Brawo! 13-11. Ależ ważny moment, ważna ta, ten kontratak właśnie zagrany w drugie tempo. Najpierw Kocela dobrze w defensywie powstrzymała Wiachiriewą, a teraz Zalewska ze środka trafia. Dwie bramki więcej, 10 sekund do końca kary Bobrownikowej. A trzymając się nomenklatury, to szybki atak od bramkarki się zaczęło. My pozdrawiamy Wojtka Nowińskiego. Tak jest. Ilina Makiejewa wbiega na koło. No i Dmitrijewa do Iliny, Wysokińska! Drugi raz broni rzut z podłoża Iliny w tym meczu. Tylko raz dała się w ten sposób zaskoczyć i mamy piłkę, mamy okazję na 14-11. 5 minut i 5 sekund za nami drugiej części meczu. Jednego możemy być pewni, ta pierwsza połowa pokazała, że Rosjanki niezależnie od dobrej gry polskiego zespołu w obronie nie mają swojego dnia. Czy to się może zmienić? Oj, może. W sporcie nie takie rzeczy żeśmy widzieli, ale ta druga połowa na razie potwierdza to wszystko, co oglądaliśmy w pierwszej. Tylko teraz gramy! Tak, Patrycja Kulwiejska! To się naprawdę dobrze ogląda, no i to się ogląda z rosnącą w sercu nadzieją, że tę doskonałą rosyjską drużynę można pokonać. Przypomnijmy, one wygrały wszystkie mecze przed tym meczem z biało-czerwonymi. Jako jedyne na tym turnieju, obwiązane już kolano Poliny Kuzniecowej, przykłada do niego lód, no ale to byłoby nierozważne, żeby w takiej sytuacji do gry wracała. I Makiejewa, poprzeczka, rzut karny. Ale też nie dały Polki żyć Makiejewej. Bardzo mocna interwencja w defensywie. 4 próby Wiachiriewej w tym meczu. 3 wykorzystane. Ta pierwsza, która zatrzymała się na słupkach, to było to jedyne niepowodzenie. Wchodzi Weronika Gawlik. No może ona wreszcie obroni jakiś rzut karny, bo na tym turnieju 10 takich prób już stą tutaj w meczu z Rosją i żadnej się nie udało. W przerwie Antoni Parecki pracował właśnie z Weroniką. Być może ta praca teraz poskutkuje. Ach, pierwsze tempo doskonale Wiachiriewa. I teraz to ona zrównuje się, jeśli chodzi o dorobek bramkowy, ze swoją siostrą Kuzniecową. 4. bramka. Na 7 rzutów. No ale my patrzymy na siebie. Kocela. Kodłacz-Gloc. Z karnych rzuciliśmy tylko raz. No ale nie było też więcej okazji. Kobylińska, Achruk, Kulwińska. Kobylińska szaleje tam Marennikowa, Kudłacz-Gloc do Achruk. Kudłacz-Gloc sama do końca, nie do Kobylińskiej. Kobylińska nie ma jak zaatakować, ale już dopadło do niej Dmitrijewa. Zauważam oznaki takiej coraz większej złości wśród Rosjanek. One czują, że ten mecz może im się wymknąć. Choć różnica nie jest duża, ale proszę zobaczyć, że mało bramek pada w tym spotkaniu. Kudłacz-Gloc. Podanie w stronę Kulwińskiej. Ciekawy pomysł, z wykonaniem trochę gorzej. Rzut wolny Polska. Odbita piłka od nogi Rosjanki, dlatego utrzymują się przy piłce, ale już gra pasywna. Achruk, Kudłacz-Gloc! Yes! 15-12! I szalenie istotne, że drugi raz w tym meczu podczas sygnalizacji gry pasywnej Polki kończą skutecznie akcję. To był nasz mankament w poprzednich spotkaniach. Bliznowa, natychmiast Iwona Niedźwiedź, ale Bliznowa ograła ją w tej akcji. A niezwykłe doświadczenie Iryny Bliznowej, aktualnie do wniczki Łady Toliati, czyli tego wicemistrza Rosji z ostatniego sezonu. Jeśli Bliznowa rzuca w dół bramki, to w tym turnieju jeszcze się nie pomyliła. Kudłacz-Gloc. Kobylińska. Achruk. O, 22 minuty jeszcze przed nami. Nerwowych 22 minuty. Kobylińska. Wysoko wychodzą Rosjanki. Polki muszą znajdować jakiś pomysł na omijanie tej obrony. Musi być tam ruch na koło, wbieganie zawodniczek ze skrzydeł, żeby wypracowywać przewagę. Wolne miejsce, bo to może nam dać bramki, ale... Nie udało się Kingzie Achruk. Słupek Kingzie Achruk. No wiesz, to jest słuszna koncepcja, tylko problem polega na tym, że Rasmussen każe skrzydłowym grać szeroko. Zobaczymy. Przechwyt! Nie. Zebrała Bliznowa. Było blisko. Iwona Niedźwiedź
trzymać defensywę, nie dać złamać polskiej obrony. Kuzniecowa tak jakby chciała sprawdzić, czy będzie w stanie wrócić na boisko. Na pewno nie z takim opatrunkiem na kolanie. Bliznowa, Dmitrijewa, Makiewa! To był bardzo sprytny rzut. Ksenia Makiewa też gra w Rostowie, ale poprzedni sezon spędziła w Rumunii, w Baia Mare. Zupełnie niecharakterystycznie dla siebie, bo ona zwykle kieruje piłkę w dół bramki, tym razem lob nad Wysokińską. Też jedna z mistrzyń świata juniorek z 2008 roku. Późno zwolniony nadgarstek. No i 15-14. Kudłasz-Gloc, Kobylińska. Kobylińska, asysta tam w defensywie Rosjanek, przeszkadzały mocno, no ale udało się trochę je zepchnąć na koło. Rasmussen poprosił o czas. Na lewe skrzydło wejdzie Małgorzata Stasiak, aby odpoczęła Kocela. To będzie krótka przerwa. Musimy znaleźć drogę wokół Makiejewej. Znów Westbrem w ofensywie, mówi trener Kim Rasmussen. Pokazywał, rozrysowywał dokładnie, czego potrzebujemy. Do 9 metra mamy wychodzić w defensywie. Świetna akcja Karoliny Kudłasz-Gloc. Jedna z jej trzech bramek w tym meczu na 4 próby. Znowu ważny moment, ale w tym meczu są same ważne momenty. To jest ćwierćfinał Mistrzostw Świata. Tutaj nie można przegapić żadnej minuty, żadnej akcji. To jest jakiś na pewno limit błędów, ale jest mocno ograniczony. Rywalki są szalenie silne. Na trybunach coraz bardziej czerwono-biało. Czekają kibice na wieczorny mecz Dunek z Rumunią, który pokażemy też na żywo w TVP Sport. No ale dla nas wszystko jest dzisiaj biało-czerwone. Achruk, Kudłasz-Gloc, Kobylińska. Kudłasz-Gloc do Achruk-Makiewa, Kudłasz-Gloc, no i wzmacnia się ta rosyjska defensywa w ostatnich minutach. Kobylińska na bieg, rzut, pozostaje Polska przy piłce, ale powstrzymały Kobylińską teraz Rosjanki. Trzeba będzie uważać, no też muszą szukać na nią sposobu, bo Monika Kobylińska w pierwszej połowie bezbłędna, 4 rzuty, 4 bramki. Gra pasywna. Kinga Achruk, Kobylińska, złe podanie, ale nie zorientowała się Makiewa. Piłka niestety dla Rosjanek. Akopian. Robią zmiany. Dmitrijewa wbiega za sień. To nie może być zadowolony Rasmussen z tej reakcji po tym, jak wziął czas. Rosjanki chcą znów remisu. Bliznowa. Bliznowa. Ponad bramką rzut karny. Miałem wrażenie, jakby o ułamek sekundy za późno zstępowały się Małgorzata Stasiak z Patrycją Kulwińską. No i zstąpiły się. W polu bramkowym jest zatem ponownie Wiachiriewa. Raz nie trafiła, no tak jak mówiłem, nie popełniała do tej pory w żadnym z meczów więcej niż jednego błędu. Ale to jest ćwierćfinał. Może znowu Fanna Wysokińska dokona czegoś wielkiego w bramce. Może to będzie taki impuls, który znów zbuduje na następne minuty Polki. Wiachiriewa na drugie tempo. Niewiele, wydawało mi się niewiele. Jest rozczarowana Wysokińska, ale mamy remis. Stanęła bardzo blisko linii Anna Wysokińska, licząc tutaj na szybką reakcję, ale też w nisko i doskonale nie wiedziała, jak szybko i mocno rzucić w górny róg bramki. Teraz potrzebujemy bardzo rzuconego gola. Drugi raz Rosjanki doprowadzają po przerwie do wyrównania. Niedźwiedź dookoła, Kulwińska złapała piłkę. Ale zagranie nogą Makiejewej. 2 minut domaga się Patrycja Kulwińska. Norweżki tego nie dostrzegły, nie oceniły tego w ten sposób. A Makiejewa jeszcze po gwizdku trzymała za koszulkę Patrycję Kulwińską. Kobylińska! Piłka odbita od bloku Karolina Kudłasz-Gloc. Zalewska, rzuć, rzuć, rzuć! Niestety jeszcze nie! Piłka bramkarki. Karolina. Zbierając tę piłkę, Karolina Zalewska dotknęła pola bramkowego. Znów skuteczna obrona Jerohiny. Chociaż nie ma ich wiele, dopiero 3:10. 5 minut bez bramki Polki. Nie pierwszy raz w tym meczu. Bliznowa.
Bliznowa, dobrze w defensywie, kto zebrał piłkę? Rosjanki. Wydawało mi się, że to było czyste, ale tutaj Norweżki przerwały grę. A nie, to ten faul Karoliny Kudłacz był tutaj decydującym. Dlatego łatwiej było Polkom przejąć piłkę. 17 minut i 12 sekund do końca tego ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Oczywiście możliwa dogrywka, nawet dwie rzuty karne. A to Pina i Rosja prowadzi po raz pierwszy. To jest pierwsze prowadzenie w tym meczu w 42 minucie, 40 sekundzie. Pierwsze prowadzenie reprezentacji Rosji. Przerwać tę złą serię z akcji. Nie potrafią Polki zdobyć bramki. To już prawie 6 minut. 4 do 7 przegrywamy na razie drugą część spotkania. Iwona Niedźwiedź myli się. Zły okres reprezentacji Polski w tej chwili. No odbudujcie się dziewczyny, bo Rosjanki na pewno będą teraz się napędzać. I wychodzą Akopian, rzuca na prowadzenie dwubramkowe. No na pewno nie takiej reakcji oczekiwał zespół Rasmussen, kiedy brał czas. 15 do 12 prowadziły Polki i straciły 5 kolejnych bramek. Zaczęła funkcjonować rosyjska obrona i stąd wzięły się kłopoty. Kudłacz, Gloc, Achruk, Kobelińska. Ale na pewno gdzieś w głowach dziewczyn siedzi świadomość, że są w stanie wrócić do dobrej gry. No ale na pewno nie w ten sposób. Wiechiriewa kradnie piłkę Koceli. Teraz trzeba uważać. Teraz no, szalenie ważna ta gra w obronie, bo tu można coś przegapić, coś czego nie da się potem odrobić. Na szczęście ponad bramką Dmitrijewa. Tak, pospieszyły się, chciała efektownie to zrobić Dmitrijewa po pochwyceniu piłki, zaskoczyć też Weronikę Gawlik. Kocela dubluje pozycję na kole Achruk, ale odbita piłka od bloku i znów to Rosja ma piłkę. Marennikowa i Weronika Gawlik, rzut karny. Szkoda, bo znów pojawi się tutaj na tym siódmym meczu Wiachiriewa i grożą nam już 3 bramki straty. Trochę teraz Polki, mam wrażenie, gdzieś tego spokoju, wyrachowania brakuje. Trochę tak rzucają w akcjach nieprzygotowanych, tak jak przed chwilą, kiedy ten rzut Achruk nadział się na blok. Jest! Weronika Gawlik! To niech będzie zwrotny punkt w tym spotkaniu. Zwrotny, żeby znów napłynęła dobra fala dla Polek. Rasmussen prosi o czas, bo ten minuty od poprzedniego czasu, gdy wziął, to fatalne. Pierwsza obrona rzutu karnego przez Weronikę Gawlik na tym turnieju. Oby kluczowa dla tego mecz. Wychodźcie, odpychajcie je w defensywie. W obronie podnoszą ręce wysoko. Mijajcie je. Bramkarki schodzą w dół, rzucajcie w górę bramki. Za wolno w ofensywie. Wychodzą wysoko i nas zatrzymują. Nie możecie przestać się ruszać. Gdzieś tam jeszcze krzyknął Rasmussen. Wygrajcie ten mecz. Piętnaście minut zostało, przypomniał to Rasmussen, powiedział, być może niektóre dziewczyny nie kontrolują czasu. Kluczowych 15 minut w tym turnieju. Jeżeli awansujemy do czwórki, będzie wielki sukces. Jeżeli nie, no pewnie tragedii nie będzie. No, będziemy grać tu jeszcze 2 mecze. Ważne, aby mieć kwalifikację do Rio. To jeszcze nie jest tak 100% pewne, no ale kto by nie chciał tego wielkiego sukcesu? Kosztem Rosjanek miejsca w najlepszej czwórce. Na pewno chcą tego nasze reprezentanty. Przerwia Anna Wysokińska podeszła do Weroniki Gawlik jeszcze z jakimś tam notesem Antoniego Paryckiego, przekazując jej jeszcze jakieś uwagi statystyczne dotyczące charakterystyki rzutów rywalek. Oby to się za chwilę przydało. Na razie musimy bramkę zdobyć. Kinga Achruk. Rzut wolny Polska. Trzeba teraz koniecznie, naprawdę koniecznie rzucić bramkę. Nie dać rozpędu rywalkom. Dobiega końca 8 minuta bez bramki naszego zespołu. Dość tej przerwy. Oby to było najgorsze, co mają Polki za sobą. Karolina Kudłacz-Gloc wepchnęła się w środek między rywalki. Piłka dla biało-czerwonych i znów cierpi nasza kapitan. I rzut karny. 2 minuty kary. Makiejewa za odpychanie Karoliny. Druga kara Ksenii Makiejewej w tym meczu, także ona też będzie musiała być ostrożniejsza w grze obronnej. To jest dobry znak. Tymczasem trzecia z bramkarek rosyjskich pojawi się do obrony tej bramki. Wiktoria Kalinina po raz pierwszy dziś na boisku. Kinga Achruk ma piłkę. No, przebudził się rosyjski niedźwiedź. Mruknął, trochę postraszył.
ale można znów spowodować, że to Polki, aj, no właśnie, zaczną gonić wynik. Ale ten karny Kingi, jak widzieliśmy, niecelny. No nie chce ta bramka paść, 8 minut 15 sekund bez bramki Kinga, a Kruk wydawało się, że tutaj po tej pierwszej udanej próbie jest rezygnacja z tej idei rotacji, skoro Kindze, Achruk, te karne wchodzą pewnie, a tu nic. Rzut wolny Agnieszka Bobychała, będącą bez piłki Dmitrijewą. I upomnienie ustne tylko od Norweszek. Wiahirjewa. Wiahirjewa na środku rozegrania. O, tego jeszcze nie było w tym meczu. Wiahirjewa. Dmitrijewa ponad bramką, ale rzut wolny dla Rosji. Jeszcze dużo czasu, jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte. Minuta 8 sekund do końca kary Makiejewej. Obronić, skontrować. Dmitrijewa. Szczelnie, szczelnie w defensywie. Akopian, gra pasywna. Akopian i piłka dla biało-czerwonych. No, Akopian nie chce jej oddać, ale już Karolina Kudłasz-Gloc do Moniki Kobylińskiej. Byle nie spieszyć się, byle skutecznie. Zalewska, Kobylińska, Kobylińska sama! Coś nieprawdopodobnego, nie możemy rzucić tej 16 bramki. Jakże ten wynik się w końcu zmieni? To już 9,5 minut. Mobilizują z ławki Iwona Niedźwiedź, Patrycja Kulwińska. Jedna bramka, ta jedna bramka może wszystko znowu odmienić. Przełamać teraz ten impas ofensywny, który jest po prostu straszny. Wbiega Czerno-Iwanienko, zgubiły piłkę Rosjanki. Ale spokojnie, byle dokładnie. Nie patrzy na to nawet, że skończy się zaraz kara, ale 10 sekund. Kobylińska, Achruk. To skrzydła Kocela, jest! Krótki ruch! Blisko 10 minut czekaliśmy na tę bramkę. Uff! Doskonale Agnieszka. Odsłoniła krótki róg Tatiana Jerochina. I 16 trafienie biało-czerwonych. Po jednej bramce w dwóch poprzednich meczach z Holenderkami, Węgierkami, Agnieszki Koceli. Teraz jedna bramka z Rosją, ale jeszcze będą na pewno szanse. Ważne, żeby je wykorzystywać. Wiahirjewa i dobrze Weronika Gawlik. Jest szansa na remis. Kobylińska. Achruk, Achruk do Koceli! Brawo, yes! Serii! Brawo serii! Brawo serii Agnieszki Koceli! Druga z rzędu po 17, 12 minut do końca i znów równo z Rosją. Oby teraz dobrze Polki, oby to co najgorsze było już za nami. I znów ta kontra, drugie tempo, zagrana bardzo dobrze. To i odnaleziona tym podaniem Kocela i jest remis. Czekaliśmy na te bramki, oby teraz padały, oby to, tak jak mówiliśmy, najgorsze było za naszymi dziewczynami. Wiahirjewa, czy ona teraz stanie tego karnego? Już dwóch karnych nie wykorzystała na 7 prób w tym meczu. Patrzą na siebie Rosjanki. Jakoś nie ma chętnej. Wiahirjewa na ławce, to Triefiłow teraz zdecydował, że ma rzucać Bliznowa, ona coś tłumaczy trenerowi. A Bliznowa ledwo tam utyka po całej tej akcji, więc nie jest w pełni sił. Może niech nie rzucają, niech oddadzą piłkę. Wiahirjewa jednak pojawi się na 7 metrze. Nie, Ilina. Ilina. Też trójka, no ale przed trójką druga trójka, no i rozgrywająca z Rostowa, 24-latka, kontra Weronika Gawlik. 6 rzutów karnych na tym turnieju, 4 rzucone. Cała Polska trzyma kciuki za Weronikę Gawlik. Bramka. Bramka, ale gramy dalej. Już najważniejsze, że tę zapaść Polki przełamały. Teraz już będzie lepiej. Taką mamy nadzieję, że jak już te dwie bramki zdobyły w poprzednich akcjach, to, że tak jak mówiliśmy, miały trudne fragmenty w meczu z Węgierkami. No, przydarzył się taki trudny fragment, 10-minutowy w starciu z Rosją. Oby to już była tylko i wyłącznie przeszłość. Kudłasz-Gloc do Kobylińskiej. Kudłasz-Gloc sama do końca rzuca. Karny. Wykorzystać. Dobrze, Karolina teraz właśnie robi ten dobry balans, żeby tutaj nie dać podstaw do odgwizdania faulu w ataku, a jednocześnie jakby zawodniczkę broniącą wepchnąć w pole bramkowe. Nie, i to Karolina będzie rzucać, tak. Zobaczmy. Nie rzuciła poprzedniego karnego Kinga Akruk, więc pierwszy raz dzisiaj na 7 metrze Karolina Kudłacz. Ma największy posłuch w drużynie. Podobno jak Karolina coś powie, to wszystkie dziewczyny milkną, słuchają, kiwają głowami.
Jest to prawdziwa liderka i kapitan naszej reprezentacji. Cała odpowiedzialność teraz na niej. Na razie na 7 prób, 5 wykorzystanych. Karolina Kudłacz. Tak! Po 18! A po duńsku tak, znaczy dziękuję. No i wypada podziękować Karolinie za tę chłodną głowę teraz. 10 minut, 25 sekund. Wszystko może rozstrzygnąć się właśnie teraz. Decydująca faza walki o najlepszą czwórkę świata. Każda akcja teraz jest ważna. No, były niewykorzystane szanse, ale to jest karny. Karny teraz dla Rosji. Przedarła się jako ważna. Teraz trzeba te 10 minut swoje szanse wykorzystać. I znów Ilina. Widzimy, jak Akopian uciekała Kobylińskiej, zagrodziła jej drogę Zalewska, stąd ten karny. Ilina kontra Gawlik. Odsłona druga. Bramka. A 19 bramek Rosjanek w tym momencie, aż 7 rzuconych z rzutów karnych. No, zaryzykowała Weronika, poszła w dół, ale Ilina rzuciła bardzo pewnie. Niektórzy twierdzą, że w sporcie łatwiej jest gonić niż uciekać. No może nie w tej sytuacji, ale szukamy pozytywów, gdzie się tylko da. Achruk, Kobylińska, Kinga Achruk. O i błąd rozegrania, zebrała na szczęście Kobylińska. Ale nieporozumienie teraz. Tylko, że znów Polki wypchnięte z tą akcją. Znów trzeba się rozhuśtać z tym rozegraniem. Zagrać, oddać rzut. Achruk, Kudłacz, Gloc. Jest! Bramka! Och, odrobina szczęścia się przydała. Rzut w podłoże Karoliny i interwencja pechowa. No ale nas to w tym momencie mało interesuje. Jerotiny. Uścisnęła tam, ucałowała swoją pięść Karolina Kudłacz, a później gdzieś tam wzniosła palec ku górze. Ktoś tam czuwał nad tym, żeby ta piłka wpadła do bramki. Piąte trafienie Karoliny. Ilina, Akopian, Zalewska. Stawiać blok, zatrzymać Rosję. Bliznowa, mijająca Achruk. 2 minuty kary dla zawodniczki Buduszności Podgorice. Oj, oj. To oczywiście jeszcze nie oznacza, że będziemy mieć kłopoty, ale będzie naturalnie trudniej. Ważne 2 minuty. Przetrwać. Najlepiej na remis ten fragment. Teraz wielka odpowiedzialność na tych 5 zawodniczkach, które stoją w obroń. Bliznowa do Iliny, Akopian jeszcze poszła z piłką w kozioł. A doskonała akcja indywidualna Olgi Akopian. Spodziewały się Polki podania, znalazła tę przestrzeń Akopian. Łatwo w tej sytuacji widzimy. No i nie było szansy obrony. A i teraz grając w osłabieniu, szalenie istotne rozegranie, bo tutaj trzeba szukać bramki, nawet mając jedną zawodniczkę mniej, ale to trzeba zrobić z pomysłem. Zobaczmy, jaki pomysł mają na tę akcję Polki. Zalewska, Kulwińska, to znany manewr, teraz wbiegają na koło. Niedźwiedź, Kudłacz, Gloc, Kobylińska, wydawało się, że ona będzie kończyć. Niedźwiedź, Iwona Niedźwiedź, Kobylińska, gra pasywna, Zalewska nie zebrała piłki. Fatalnie zagrały to Polki. A mam wrażenie, że też Monice Kobylińskiej odjęło pewności siebie po 2 nieudanych próbach w drugiej połowie meczu, że teraz jakby tę odpowiedzialność za akcję, za rzut bierze rzadziej. Tak, też takie mieliśmy wrażenie, że to była akcja rozegrana pod Monikę. Bliznowa, Ilina do Akopiana, Akopian, Ilina, Bliznowa. Ilina, gra pasywna Rosjanką, pokazywana przez Norweszki. Ilina i Weronika Gawlik. Doskonale, Weronika teraz, trzecia jej udana interwencja w tym meczu. Cieszy się także Kinga Achruk, 23 sekundy do końca jej kary. I teraz dobrze, że Weronika nie rozpoczyna szybko gry. Karolina Kudłacz-Gloc. Oczywiście, tę piłkę trzeba znaleźć i wprowadzić do gry w miarę szybko, sprawnie, żeby nie ryzykować kary następnej, ale teraz już Polki za chwilę, za parę sekund będą w komplecie. Zalewska. Kończy się kara, wbiega Kocela na skrzydło. Kulwińska, Kobylińska, Niedźwiedź, Kudłacz-Gloc. Iwona Niedźwiedź sygnalizuje rozegranie, ale jest już gra pasywna. Monika Kobylińska, tak!
Tak, za kapitalny rzut, może usłyszała to, co powiedzieliśmy i odpowiedziała nam. Jak to? Ja nie chcę wziąć odpowiedzialności, proszę. Samo chyba okienko to górne bramki rosyjskiej posłała piłkę Monika Koblińska. Piąta bramka w meczu, znów remis. Gdy wygrywaliśmy ostatnio z Rosją, najpierw 6 bramek rzuciła Wojtas, potem 8 rzuciła też Alina Wojtas przed rokiem. No i teraz oby tak zastępowała ją Monika Koblińska. A Kopian, Polki znów mocno w defensywie. Tak, tak, tak. Mniej niż 6 minut do końca. Oczywiście czasu podstawowego. Czerno i Wanienko odpychają Kocela. Czerno i Wanienko do środka. To jest Kopian. Wychodzi do niej Koblińska. Kara. Za długo trzymała Monika Koblińska. Za szyję praktycznie rywalkę, żeby tutaj nie było, no właśnie, podyktowanej kary. To jeszcze jakby tę rękę puściła. To może. Znów zatem Polki w osłabieniu. Jest remis, ale już tylko niecałe 6 minut do końca. Znów trudny moment. Znów trzeba będzie ciężko się napracować, żeby Rosjankom tutaj na wiele nie pozwolić. A tu widzimy akcję Moniki. Powinna chyba jednak odpuścić na te 2 minuty. To jest większy problem niż potencjalnie nawet stracona bramka. No ale trudno, no, to jest ambicja. Pięknie walczą Polki, ale rezultat tej walki nieznany. Jasne, że są błędy, no ale to jest sport. Ile błędów robią Rosjanki? Anna Wysokińska broniła na 40%, Weronika Gawlik teraz na 38%. A Kopian widzimy w jakim stanie na ławce rezerwowych. Makiejewa z zadaniem rozbicia środka polskiej defensywy. Wiachirjewa do Iliny, oto Bobrownikowa. Ilina, Wiachirjewa. Mają przewagę jednej zawodniczki Rosjanki, Wiachirjewa i skrzydło Marennikowa. Pudło. Nie ma bramki. W tak czystej pozycji Marennikowa się myli. O brak Kuzniecowej. A tak przez zbieżność barw chyba duńscy kibice też się poczuli kibicami naszej drużyny. Nie, to Weronika. Nie pudło, to Weronika Gawlik, tak. Kapitalna obrona. Brawo Weronika. Lepsza od dwukrotnej mistrzyni świata i także srebrnej medalistki z Pekinu. Mamy zawodniczkę mniej, ale mamy piłkę. Bramka dzisiaj, polska bramka jest lepsza od rosyjskiej. Kudłacz-Gloc. 5 minut do końca czasu podstawowego. I znów muszą się Polki liczyć z tym, że dosyć szybko będzie zasygnalizowana gra pasywna, jeśli tutaj rzutu nie będzie, więc znów tutaj musi być pomysł. To było zbyt koronkowo. Pomysł był, ale z wykonaniem gorzej. Marennikowa chwyciła piłkę. Dobrze Iwona Niedźwiedź, ale szkoda, że nie udało się tej piłki ukraść. Tyle dobrego, że dała czas, żeby wróciły nasze zawodniczki do obrony. I jeszcze 50 parę sekund kary Kobyliński. Dokładnie 50. No na pewno Rosjanki nam bardzo w tym czasie nie odskoczą. Lepiej, żeby nie odskoczyły w ogóle. Dmitrijewa, Bobrownikowa, Niedźwiedź prawie ukradła jej piłkę. A Dmitrijewa, Zalewska i wola ataku! Brawo Karolina! Znów zagrała świetną akcję w defensywie. Zastąpiła drogę Rosjance i po prostu dała się sfaulować kosztem chwilowego bólu. Polska ma piłkę. 25 sekund do końca kary. No i liczymy te sekundy też, minuty do końca spotkania. 4 minuty, 4 sekundy do końcowej syreny. Biorąc pod uwagę warunki fizyczne obu zawodniczek dla Karoliny, no to zderzenie z Dmitrijewą to jak no uderzenie w ścianę, ale przeżyła to, przetrwała to skrzydłowa i Sipari już wraca do gry. Kobylińska gotowa do wbiegnięcia na boisko, byle nie uczyniła tego za szybko. 5 sekund. Niedźwiedź do Achruk. Kudłacz-Gloc. Patrzymy na panie pracujące z gwizdkiem. Achruk, teraz Polska w komplecie. Niedźwiedź! Słupek! I zebrana piłka przez Ilinę. Nie, nie, nie. Ależ pech Iwony. Pechowa sytuacja. Ten czas ucieka. 3,5 minuty. To było bardzo ważne, żeby w tym momencie objąć prowadzenie. Już grając w komplecie. Teraz znów ważna akcja w obronie. Wiachirjewa ma piłkę. Bobrownikowa. Ale też fakt, że Wiachirjewa gra na środku, dowodzi kłopotów, które sprawiamy Rosjankom. Bliznowa. Dobrze, Karolina Kudłacz-Gloc. Rzut wolny Rosja. 3 minuty 13 sekund do końca. Bliznowa. Wiachirjewa, Bobrownikowa. Dobrze, Monika Koblińska. Tak, tak grać w defensywie. Nie faulować. Denerwujemy się, my denerwują się państwo, byle nie nerwowały się dziewczyny. Wiachirjewa. Ilina. Nie ma bramki! Jest piłka przy Polkach. Niesamowity. Triefiłow. Kwituje to w swoim stylu. I teraz rzucić. Co za nerwy. Patrzę szybko na oddane rzuty przez Rosjanki. 45 rzutów, z czego 34 w światło bramki, 11 niecelnych. Koblińska,
Kudłacz-Gloc, Zalewska zbierała się do rzutu. Teraz Karolina do swojej miniczki Kudłacz-Gloc, Kobylińska. Szaleją Rosjanki, wszyscy wiemy jak ważna jest to akcja. Kobylińska do Kudłacz-Gloc, poprzeczka, ale będzie piłka wrzut biało-czerwony. Mój Boże. Będzie tak, piłka i co najważniejsze, akcja po rzucie, więc tutaj nie będzie gry pasywnej. Mogą jakby od nowa Polki swoją akcję rozgrywać. 2 minuty i 4 sekundy. Kocela! Nie! Nie, ponad bramką. A czy coś Państwo teraz ten moment gry nie przypomina? Te ostatnie 6,5 minuty meczu z Węgierkami, kiedy żadnej z drużyn nie udało się rzucić bramki. Teraz niedługo dobiegnie 5. minuta gry, w której wynik nie ulega zmianie. Nie wiem, czy wytrzymam dogrywkę, jeżeli ona będzie. Takie nerwy. Akopian. To będzie decydować Irina. Jedna akcja. Akopian, Stachowska doskonale w defensywie. Brońcie biało-czerwone. Wiachirjewa, dobrze Stachowska, Akopian, gdzie jest gra pasywna pokazywana przez teraz arbitr z Norwegii. Irina! Nie ma! Broni Weronika Gawlik! Minuta 12 i szansa biało-czerwonych na prowadzenie. Obronić, znaczy inaczej, rzucić, obronić i będzie półfinał Mistrzostw Świata. No zobaczymy na tę akcję. Akcja, która no, może dać Polkom awans do półfinału. Patrzę, czy Kim Rasmussen. Nie ma kartki tej, o którą może poprosić o czas, a więc gramy. Gramy, tutaj nie będzie ustawiania. Jeszcze sobie ten czas zostawił Rasmussen. Kudłacz. Kudłacz-Gloc, Kobylińska. Gol! Kobylińska, Kobylińska! 21 do 20 bronimy! I Kudłacz-Gloc, która zatrzymuje Wiachirjewą! 30 sekund do półfinału Mistrzostw Świata! Ale to Rosja ma piłkę! Co się dzieje? Czas zatrzymany. Karolina Kudłacz tam zacisnęła pięści, pokazała do ławki. Złapałam ją, zatrzymałam tę akcję. Bronimy! Wiachirjewa, brońcie Polki! 31 sekund. Rosja pod presją. Jedna akcja od półfinału Mistrzostw Świata. Akopian do środka. Wiachirjewa. Czerwone Iwanienko. Ale zatrzymana. Rzut wolny dla Rosjanek. Czas nie jest zatrzymany. 14 sekund. 13. Wiachirjewa. Gol! Jest! Weronika Gawlik! Zalewstwo! Polska w półfinale Mistrzostw Świata. No nie wierzę, żeby tutaj coś się stało. I... A, jeden! Rosjanki zaszokowane, no my grać będziemy medale, tak jak 2 lata temu w Serbii, a nie udało się wyeliminować Rumunki i Francuzki. Teraz w pokonanym polu Węgierki, Rosjanki, wspaniałe. Polska w półfinale Mistrzostw Świata. Gangu Rasmussena, to w Danii. Polska w półfinale Mistrzostw Świata. Zagramy tam z Holandią, która wygrała Francję. Tak, po duńsku, tak. To jest dziękuję! Polska w najlepszej czwórce świata! Coś nieprawdopodobnego! Co one zrobiły? Aż nie mogę w to uwierzyć! Coś niebywałego! Jesteście wielkie! Gratulujemy! To był mecz po prostu jak jazda rowerem pod pioloną ścianę, ale dotarły Polki na szczyt! Wszyscy razem teraz przed telewizorami możemy krzyknąć dziękujemy! 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 Dziękujemy, tak! Wielkie biało-czerwone, na taki mecz się czeka. Kim Rasmussen podpisuje się pod tym tytułem, to jest cudotwórca. To już ciężko nawet się podnieść. Tej Karolinie Kudłacz, Monika Stachowska pomaga naszej kapitan, bo już jakieś skurcze, no ale tutaj trzeba było dać siebie wszystko. Jeszcze nagroda dla najlepszej zawodniczki meczu. Rosja wygrała wszystkie mecze, aż trafiła na Polskę, ale pokazuje Monika Stachowska, że potrzebuje pomocy Karolina Kudłacz-Gloc. Weronika Gawlik uznana najlepszą zawodniczką tego spotkania. Kluczowe interwencje Weroniki Gawlik. 55%, 6 na 11 obronionych rzutów, ale przede wszystkim ten jeden rzut karny. To było decydujące. Nasze bramkarki są bohaterkami tej fazy play-off. Nie, wszystkie dziewczyny są bohaterkami. Tak jest. Nasze bramkarki dostały
wygrały po prostu nagrody. Tu w Danii, gdy Piotrek Wyszomirski zatrzymywał szwedzką nawałnicę, żartowaliśmy, że jest ministrem obrony narodowej. No to mamy problem w drużynie, bo tak można byłoby nazwać i Anię Wysokińską, i Weronikę Gablik, która dzisiaj dołożyła fantastyczne interwencje w kluczowych momentach spotkania. Miał rację Antoni Parecki, z którym rozmawiałem przed meczem. Mają sposób, wiedzieli, jak zagrać szaleństwo, polskie szaleństwo w Kerning. Polska w półfinale Mistrzostw Świata. To nie jest skurcze, to mam wrażenie, że nawet na moment traciła przytomność Karolina Kudła. Czy to było jakieś omdlenie? To stąd była ta konieczna pomoc, a teraz zimny okład na głowę. I dlatego wysoko unosiła je nogi Karolinie Monika Stachowska. Rosjanki, jak czytałem rosyjskie portale zajmujące się piłką ręczną, to tam się generalnie zastanawiano, czy turniej kwalifikacyjny, jakie Rosjanki zorganizują po awansie do półfinału, zrobić w Astrachaniu czy w Krasnodarze. Nic z tego, Polki są w półfinale Mistrzostw Świata. Polki mają zapewniony udział w kwalifikacjach. Ba, może nawet jest szansa na organizację tego turnieju. Tak. Antoni Parecki żartował przed meczem. No jaki mamy plan? Bronić szczelnie, rzucać celnie i wygrać jedną bramką. Tak jak z Węgrami. Statystyki: Monika Kobylińska, 6 bramek w tym meczu, Karolina Kudłasz-Gloc, ale praca, charówka, jaką zrobiły nasze dziewczyny, to jak one w tym meczu walczyły. Polskie Lwice, napisał Przegląd Sportowy, gang Rasmussena, nieważne jak je nazwiemy, ważne, że są wielkie. Piękny wieczór i raz jeszcze tak, czyli po duńsku, dziękujemy. Oddajemy głos teraz do studia w Warszawie, no i spróbujemy jakoś też, przepraszam za kolokwializm, ogarnąć się i skomentować dla Państwa mecz Danii z Rumunią, który będzie tutaj w Hernik. Już teraz zapraszamy do TVP Sport. Halo, Warszawa, halo, Dariusz Szpakowski i nasi goście w studio.